Rozwiążemy takie równania tutaj z wartościami bezwzględnymi. Zacznijmy sobie od A. Ja tutaj może najpierw to przepiszę, czyli mamy sinus x, pierwiastek z x przez x. No i może zajmijmy się najpierw tą wartością bezwzględną. Żeby ją opuścić, musimy znać znak x. Czyli musimy wiedzieć, czy on jest mniejszy od 0, czy większy od 0. Czyli rozpatrzymy sobie takie dwa, e, takie dwa przypadki. Może po pierwsze, gdy x jest mniejsze od 0, no i po drugie, gdy x jest większy bądź równy 0. Ehm, ok, no to lecimy. Gdy x jest mniejsze od 0, no to mamy sinus x. E, tutaj byśmy mieli wewnątrz liczbę ujemną. Jeżeli mamy wewnątrz liczbę ujemną, no to. Żeby to finalnie było, było większe od zera, czyli dodatnie, musimy dodać jeszcze x No bo jak na przykład mamy minus 5 do minus 5 dodamy minusa, no to będziemy mieli piątkę przez x, no i to jest równe minus 1. No i teraz kiedy sinus x jest równy minus 1 dla x równego minus pi drugich plus 2kpi no, i normalnie tutaj już byśmy mieli koniec, ale dla x są mniejsze od 0. Czyli jeszcze musimy zapisać, normalnie piszemy, że k należy do liczb całkowitych, tutaj natomiast musimy zapisać, że tymi liczbami całkowitymi mogą być tylko całkowite, ale ujemne. No i jeszcze 0. No i jeszcze 0. Jak podstawimy tutaj 0, no to otrzymamy minus pi drugich. Minus pi drugich jest mniejsze od 0, wszystko się nam zgadza. No i teraz drugie. Gdy x jest większe bądź równe 0, no to mamy sinus x jest równe x przez x, czyli 1. Czyli x będzie równe pi drugich plus 2kpi, no i gdzie k analogicznie jak po lewej, Należy do liczb całkowitych, dodatnich, no i jeszcze z 0. No i zajmijmy się tym b. Może najpierw sobie też je tutaj przepiszę. Czyli mamy cosinus x minus x przez 2 równa się 1. No i rozpatrzymy sobie takie znowu dwa przypadki, czyli po pierwsze, gdy x jest mniejszy od 0 i po drugie, gdy x jest większy bądź równy 0. Jeżeli jest mniejszy od 0, no to będziemy mieli tutaj, e, musimy jeszcze dodatkowy minus umieścić, czyli mamy cosinus x minus minus x przez 2. E, czyli to będzie. A, tutaj jeszcze mamy 1. Tutaj się. Wewnątrz tak jakby tego kąta, wszystko dzieje, czy mamy X plus 2X, czy plus X, czyli mamy 2X przez 2, czyli mamy X równa się tyle. No i kosinus jest równy 1 dla 2 kpi, czyli x jest równy 2 pi. z tym że musimy pamiętać, że x -y muszą być mniejsze od zera. Zatem Tymi liczbami całkowitymi mogą być liczby całkowite, ale ujemne. Ujemne. No i lecimy tutaj eee, mamy tak, cosinus X większe bądź równe 0, czyli mamy dodatnie bądź równe 0, więc tutaj się nic nie zmienia, czyli mamy minus X przez 2 równa się 0. X minus X to jest 0 przez 0, co cosinus 0. Równa się 1 no i rzeczywiście to jest prawda jak sobie sprawdzimy na przykład na wykresie kosinusa. No to kosinus dla 0 przyjmuje wartość równą 1 czyli to jest zawsze prawda. Nieważne jakim, jaki x by tutaj wystąpił. Czyli tutaj x po prostu będzie większy bądź równy 0. To jest rozwiązanie tego drugiego przypadku czyli dla podpunktu b albo x będzie większy bądź równy 0, albo będzie równy 2kpi, gdzie k należy do liczb całkowitych ujemnych.